Ale proszę siedzieć koniecznie. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Witkowski, na imię mam Jan, dwojga imion, jestem Jan Antoni. Urodziłem się na Pomorzu. Teraz proszę. Urodziłem się na Pomorzu pomiędzy Wąbrzeźnym a Jabłonowem Pomorskim, na tej, można powiedzieć, linii kolejowej. W 1939 roku, 1 września, już na tamtym terenie zaczęła się wojna. Zaczęła się wojna bardzo tragicznie, bo spod granicy pruskiej już ludzie 1 dnia września uciekali. Jechał pociąg, załadowany olbrzymi pociąg uciekinierami i na stacji Książki zatrzymał się ten pociąg, przyleciały samoloty niemieckie i zbombardowały tych uciekinierów. Ludność cywilną, tam wojska nie było w ogóle, sama ludność cywilna. I nie wiem dlaczego, ale z mamą znaleźliśmy się właśnie tam na stacji po tym bombardowaniu i do dzisiejszego dnia okropny widok pamiętam, porozrywane ciała, kawałki, szczątki ludzkie w różnych miejscach. Straszny, okropny widok. No, myśmy, mama też zadecydowała, że będziemy uciekać stamtąd przed Niemcami. Zapakowała wszystek dobytek, który był potrzebny na wóz. Ja miałem jeszcze młodszą siostrę. Siostrę moją i uciekaliśmy do Warszawy, ponieważ w Warszawie mieliśmy rodzinę, poza tym w Warszawie mój ojciec w wojsku służył też. No, uciekaliśmy. Ucieczka była trudna, bo drogi były zatłoczone, załadowane, poza tym też i wojsko korzystało z szos, trzeba było ustępować, na boki gdzieś zjeżdżać, w ogóle. No, były wielkie, wielkie trudności. No, po pewnym czasie dostaliśmy się na drugą stronę Wisły już i zatrzymaliśmy się w pewnym gospodarstwie. Gospodarz tego gospodarstwa, jakiś taki był bardzo przychylny dla uciekinierów, tam była koło jego gospodarstwa łąka, powiedział ludziom, idźcie na tą łąkę, tam wszystko, a żeby was Niemcy nie bombardowali, to czerwone pierzyny wykładajcie, oni będą widzieli, nie będą was bombardowali. Ja byłem na podwórku, pilnowałem wozu i koni, ale zobaczyłem, że pan gospodarz na podwórku jest, ma latarkę i do niemieckich samolotów coś tam robi. Poszedłem do mamy i powiedziałem mamie tą scenę taką. Ponieważ tamtej wsi też i polscy żołnierze byli, mama zameldowała im i gospodarza wojsko zabrało. Prawdopodobnie on Niemcom, tym lotnikom sygnalizował, żeby bombardować właśnie tych uciekinierów. No, uciekaliśmy dalej. Dotarliśmy pod przepraszam bardzo. Chwileczkę. Dotarliśmy do pewnego gospodarstwa w okolicy.
bardzo przepraszam, uleciała mi nazwa, o, Kutno, pod Kutno. Dotarliśmy do, pod Kutno, zatrzymaliśmy się w gospodarstwie jakimś tam pod Kutwie. No i zastała nas bitwa pod Kutnem. Znaleźliśmy się między polskimi oddziałami i niemieckimi oddziałami i nad tym budynkiem, nad tym gospodarstwem cała strzelanina artyleryjska była. Bardzo się bałem. Coś zrobiło mi się takiego, że ze strachu zasnąłem. Zasnąłem tak ze strachu, że później po tym wszystkim prawie że nie można mnie było dobudzić, dobudzono. Do dzisiejszego dnia mam takie coś, nie wiem, czy to jest uraz, czy coś innego, że jak zasnę, nie słyszę żadnych hałasów, żadnych huków, żadnego niczego. Niech będzie największa burza, gromy, ja tego nie słyszę w ogóle. Nie budzę się. I to pozostało mi do dzisiejszego. No, front przeszedł, Niemcy nas zabrali. Musieliśmy wrócić z powrotem na Pomorze. Wróciliśmy. Jak wróciliśmy, już zastaliśmy na naszym gospodarstwie gospodarującego Niemca. Niemiec nam odebrał wszyściusieńko, co myśmy tylko mieli. I zostaliśmy puszczeni, że tak powiem, z gołymi rękami. Wszystko zabrał. Zakwaterowało nas gestapo w budynkach folwarcznych, który tam obok był majątek. No i tam się zaczęła gehenna, bo gestapo co noc szukało mojego ojca, co noc były rewizje, szukali ojca. Wiadomo, że ojca nie było, ojciec był w Warszawie. Po pewnym czasie mojej mamie ludzie jacyś donieśli, że musicie uciekać szybko stąd, bo wywiozą was do Oświęcimia. No, mama zabrała nas, w jakiś tam sposób się dostaliśmy do Torunia i w Toruniu, muszę powiedzieć, że mama moja jest Kujawianką i chodziła w czasie zaboru pruskiego do niemieckiej szkoły, także znała język niemiecki perfekt, lepiej niż niektórzy Niemcy. A w Toruniu mosty były wysadzone i już Niemcy zbudowali na jednym moście taką prowizoryczną kładkę na drugą stronę. Z Torunia miasta można było przejść do Torunia mokro. I raniusieńko, to był grudzień, już Wisła była, krana w Wiśle płynęła. I mama przekupiła tego wartownika niemieckiego, żeby nas przepuścił. Nas przepuścił po tej kładce, przeszliśmy na drugą stronę. Ale też mi utkwił mi w pamięci taki widok, jak człowiek, jakiś mężczyzna, skakał z kry na krę, żeby się przedostać na drugą stronę. I udało mu się. Kra była duża i udało się temu człowiekowi. W Toruniu mokre to była już generalna gubernia. Wsiedliśmy w pociąg, dojechaliśmy do Warszawy, spotkaliśmy się tutaj z rodziną. Rodzina mieszkała na Sienkiewicza pod numerem 1. Przed wojną pod numerem 1 na Sienkiewicza mój stryjek miał duży taki sklep strzelecko-sportowy, który się nazywała Strzelecka Składnica Sprzętu Sportowego. Sklep był zaplombowany przez Niemców, ale piwnice były wolne i w piwnicach mieszkaliśmy. I tam
No, warunki były bardzo niedobre, bardzo ciężkie. Ja bardzo zachorowałem tam na płuca. Poszedłem do szpitala, byłem w szpitalu na Woli. Długi czas leżałem, wyszedłem ze szpitala, no i poszedłem do szkoły. Ukończyłem trzecią klasę szkoły i mój tata prawdopodobnie, a już prawdopodobnie był w konspiracji, prawdopodobnie dostał rozkaz wyjazdu z Warszawy i wyjechaliśmy w okolice Mielca. Najpierw byliśmy w Kolbuszowie. Tata pracował w tartaku. Był takim cechowym, czy jak to się nazywało, chodził po lesie, cechował drzewa, które miały być do wycinania. No i prawdopodobnie kontaktował się z partyzantką. Pracował jakiś czas, a ja chodziłem w Kolbuszowie do szkoły, do czwartej klasy. Ukończyłem tam czwartą klasę. Tam w Kolbuszowie poszedłem do pierwszej komunii świętej też. No, potem tatę znów przenieśli w inne miejsce. Nie pamiętam dokładnie nazwy. Też miał jakąś taką pracę związaną z lasem. Znów tatę przenieśli gdzie indziej. Przenieśli tatę między Kolbuszowe a Mielec. Tam było poligon niemiecki, gdzie były testowane rakiety V1. I na tym poligonie pełnił jakieś tam obowiązki, jakąś służbę. Tam też był niemiecki wartownik, taki SS-man, młody człowiek, Ślązak. Bardzo, bardzo fajny, sympatyczny chłopak był, bo to był młody chłopak ze Śląska. Nazwisko jego pamiętam do dzisiejszego dnia. Nazywał się Kosmana. No, jakiś tam musiał mieć mój tata wpływ na niego, bo ten Niemiec, Ślązak, ale ten SS-man zdezerterował z wojska i poszedł do partyzantki. Uciekł. No, a myśmy stamtąd znów powrócili do Warszawy. W Warszawie zacząłem chodzić do piątej klasy na Sewerynów. To był kawał drogi, a już zamieszkaliśmy na Siennej. Na Siennej te domy, jak zostało zmniejszone getto, bo jeszcze jakbyśmy zamieszkali, to przez środek ulicy był mur na Siennej. Po drugiej stronie, po stronie parzystej jeszcze było getto, po stronie nieparzystej już mieszkali Polacy. I mieszkałem tam do wybuchu powstania. Jeszcze przed powstaniem, taki może ciekawostka, może coś takiego. Naprzeciwko naszego mieszkania mieszkali państwo z Poznańskiego. Mieli syna w moim wieku też, z którym się kolegowałem, ale wynajmował pokój młody człowiek. Przypuszczam, że to był student chemii, który prowadził, że tak powiem, można to tak powiedzieć, rzemiosło, produkcję farby do mundurów niemieckich. Ta farba była szczególna, dlatego że po pewnym czasie, jak ten mundur niemiecki namógł, to ten materiał się zaczynał rozlać. No, po pewnym czasie zaprzestał tej produkcji, ale zaczął produkować szczepionkę przeciw tyfusowi.
No, szczepionka była, można to tak, bardzo skuteczna, bo nie miał na kim tej szczepionki wypróbować, więc wypróbował na samym sobie. No, przeżył tą szczepionkę, ale przez tydzień czasu prawie że nieprzytomny był. No i produkował dla Niemców tą szczepionkę przez pewien czas. No i potem nagle zginął. Mieszkanie, ten pokój jego się zrobił czyściusieńki zupełnie. Także jak Niemcy tam wpadli i robili rewizję u tych państwa, szukali, nie znaleźli nic, absolutnie nic, i tym państwu nie mogli nic zarzucić, i ci państwo jakoś ominęli w ogóle konsekwencji. Bo nie było po prostu śladu po tym człowieku. Zaczęło się powstanie. Pierwszy dzień powstania, to znaczy poprzedzał go, była dziwna rzecz, bo były syreny. Syreny zawyły, nie było nalotu, nic, ale zawyły syreny. I po pewnym czasie Nasiennej, patrzymy, od ulicy Sosnowej biegnie grupa akowców z opaskami biało-czerwonymi, z bronią w kierunku ulicy Marszałkowskiej. No, zobaczyliśmy, że powstanie się zaczęło. Ale już tego dnia ani mojego taty, ani mojego stryjka, ani mojej starszej siostry już w domu nie było. Widocznie oni wiedzieli, że mają zbiórki, mają pójść. I ja już w czasie powstania z tatą się chyba ze dwa razy może widziałem tylko, a ja zostałem w domu z babcią, 70 kilka lat moja babcia miała, i zostaliśmy w domu. No, warunki były ciężkie, były, przede wszystkim był brak wody. Po wodę chodziłem, kilka domów dalej była w podwórku studnia, taka pompa, wisynka, tam się w kolejkę trzeba było ustawiać, żeby trochę tej wody można było dostać. Ale i po pewnym czasie tej wody zabrakło. Ale róg zielnej i złotej uderzyła gruba Berta. Wiecie państwo, co to jest gruba Berta. Taki olbrzymi pocisk, 1,80 m wysoki, 60 cm gruby, i był olbrzymi lej. Lej był, który zajmował całe skrzyżowanie, i tam na dole gdzieś za jakieś źródełko wybijało sobie ciekła woda. I tam chodziliśmy po wodę, żeby trochę tej wody wydobyć. Z tym, że to było też niebezpieczne, bo od strony dworca głównego byli, gdzieś tam usadowił się strzelec wyborowy i polował na ludzi. Trzeba było bardzo uważać, żeby z tego leja tak wyskoczyć, żeby nie być postrzelony. Gdzieś mniej więcej w połowie sierpnia zaczęło być Śródmieście bardzo bombardowane i ostrzeliwane. No i na Sienej obok mojego domu był dom 23, dom 21, dom 19. Przed domem 21 w środek jezdni uderzyła gruba Berta, odbiła się i wpadła pod mur 21 i tam wybuchła. Wszystkie trzy domy zawaliły się. Fronty domów wszystkich się zawaliły. Byłem z babcią akurat w tym czasie w piwnicy. Nasza piwnica przylegała do bramy, jakieś wejście,
brama na podwórko do bramy tej. Strop widocznie na tyle był mocny, że wytrzymał, że się nie zawalił, tylko gruzy spadły na nas i nie zawaliło się to. Byliśmy zasypani, dusiliśmy się tam w tej piwnicy, pyłu od cegieł bardzo dużo, no i spaliny od materiału wybuchowego, który bardzo dusiło. Po stukaniu w różne tam miejsca, po jakimś takim czasie ludzie posłyszeli i po jakimś czasie nas odkopali, wyszliśmy stamtąd. W krótkim czasie po tym moja babcia umarła. Zostałem sam. No i chyba akurat jakiś los tak rządził, że chyba przyszedł tata i zabrał mnie, przeprowadził mnie na drugą stronę ulicy Alei Jerozolimskich i wstąpiłem do jego oddziału, czyli do batalionu IWO. Pamiętam dzień, to znaczy wieczór był, bo to paliło się na podwórku ognisko, było nas kilkanaście osób i składaliśmy przysięgę. Dostałem przydział do pierwszej kompanii trzeciego plutonu saperów. No i byłem ich używany jako saper do różnych tam takich prac, które były potrzebne, ale jako i łącznik, bo znałem bardzo dobrze Śródmieście. Znałem i domy przejściowe, podwórka, piwnice przejściowe, także byłem do tego wykorzystywany. Dla mnie z jednych właśnie takich wyjść bardzo honorowych to było pójście po amunicję. Na ulicy Buduena mieściło się Korpus Bezpieczeństwa. To był korpus, który zajmował się bezpieczeństwem kwatery głównej AK. I stamtąd, tam mnie stryjek zaprowadził, i stamtąd kilka granatów dostałem. Dostałem trochę amunicji i to miałem zanieść do mojego dowództwa na Marszałkowska 74 i tam od. Dla mnie to było straszne wyróżnienie, bo też inni łącznicy byli, którzy no, nie dostąpili takiego zaszczytu. Ja uważałem to do dzisiejszego dnia za wielki zaszczyt. Z batalionu IWO został utworzony jeszcze batalion Ostoja, który pełnił funkcję na ulicy Nowogrodzkiej. Ja byłem cały czas u siebie w tym batalionie, w trzecim plutonie, do samego końca powstania. Pamiętam też zawieszenie broni, jak było. Mieliśmy wypłacony żołd. Wiadomo, powstanie wybuchło, jak było ciepło. Już pod koniec września już się zaczynało zimno. Ja byłem w letnim, że tak powiem, ubranku. No i gdzieś tam byliśmy i ojciec mi kupił buty, kupił mi spodnie długie, kupił mi jakąś marynarkę i jakiś płaszczyk. Po zawieszeniu broni znów jakiś tam był już krótszy okres walk w powstanie. No i potem była kapitulacja.
i myśmy, nasz batalion 5 października w szyku bojowym wyszedł ulicą Śniadeckich i dalej ulicami do Ożarowa. W Ożarowie, w tej fabryce kabli nas tam umieszczono i tam spotkałem w Ożarowie siostrę moją starszą w grupie kobiet, która już tam była. No i spotkałem też i stryjkę. Stryjek był oficerem, więc był w innej zupełnie grupie. Nie wiem, ile dni tam w tym Ożarowie byliśmy, ale chyba bardzo krótko. Zapakowano nas do wagonów, ściśnięci w wagonach towarowych. Byliśmy tak, że jechaliśmy na stojąc. Nie można było w ogóle się poruszyć, żeby usiąść. Dojechaliśmy do Kostrzynia. W Kostrzyniu wysadzono nas i w Kostrzyniu poszliśmy do łaźni. Łaźni, bardzo gorąca łaźnia, do prysznice. Ubranie natomiast zostało oddane i to ubranie zostało przeparowane parą. Po tej łaźni, tacy mokrzy, ubraliśmy się w te mokre ubrania i zostaliśmy wyrzuceni na dwór, a już były przymrozki. I pamiętam, jak starsi panowie na młodym nie pozwolili siadać, tylko żeby chodzić cały czas, nie usiąść. A byliśmy zmęczeni, jak nie wiem co, niektórzy się nie słuchali. Kto usiadł, to już nie wstał, już zamarzł tam. Tyle powstańców zamarzło, że jak wsiedliśmy z powrotem do pociągu, to już było tyle miejsca, że można było usiąść, a niektórzy nawet mieli jakieś tam nożyki czy coś takiego, w podłodze porobili dziury, żeby można było się załatwić, bo nie było można się nawet załatwić, tak było. No i pociąg dalej jechał do Niemiec Północnych, do Bremenferde, stacja kolejowa Bremenferde była, wysadzili nas na tej stacji Bremenferde i stamtąd na piechotę 14 chyba kilometrów szliśmy do obozu. Obóz nazywał się Salzposter, Stalag 10B, olbrzymi, prawie że takie miasto, gdzie było około 10 tysięcy jeńców tam, różnych narodowości. Byli Polacy z 1939 roku, byli Francuzi, Anglicy, byli Rosjanie, byli Włosi i Jugosłowianie, którzy byli bardziej brutalnie traktowani niż Rosjanie. Naprzeciwko naszego sektoru właśnie był ich sektor. To wyglądało tak, jak była droga, druty kolczaste, wybielona wapnem jakaś tam spora przestrzeń, następne druty kolczaste, wieżyczki z wartownikami i kto by chciał tylko przejść przez druty kolczaste, był zastrzelony. W strasznych warunkach oni byli tam. No i Salzposter byłem krótko, dosyć krótko byłem. warunki były też bardzo ciężkie, prycze czteropiętrowe, niziusieńkie, także trzeba było się wpychać pod te prycze.
dla pewnej grupy, w której ja byłem, zabrakło miejsca, byliśmy umieszczeni w łaźni na słomie, tylko już nie było pryczy dla nas na słomie. Ale zdarzył się jeszcze, jak byłem zaćmosem, zdarzył się bardzo paskudny, brutalny przypadek taki. Obok nas były Polki z Powstania Warszawskiego, nasze koleżanki, których pilnowali Własowcy. I pewnego dnia tam zaczęli gwałcić te dziewczyny. Nasi chłopcy, nasi powstańcy, jak zobaczyli to, jak tylko, co tym mogli tylko chwycić, żeby można było druty rozerwać, i wtargnęli tam, no i potłukli tych Ukraińców. Tam, no, i potem była taka rzecz, że Niemcy ich w ogóle stamtąd zabrali, byli wartownicy niemieccy. Mnie, mojego ojca i grupę około 300 powstańców zabrano do karnego obozu do Hamburga, do Grosposten, gdzie byliśmy używani jako robotnicy do odgruzowywania miasta. Obóz prowadził młody pilot, który był zestrzelony chyba nad Polską, amputowaną nogę miał. Brutalnie człowiek mścił się na nas w różny sposób. No, obrazek taki. Apel, godzina 5 rano, apel. Stoimy w deszczu i odliczane są grupy po 30 osób, które zabierane były na miasto do odgruzowania. I ciągle liczą 30 osób, nie zgadza się z powrotem. I znów. I to trwa pewien czas. Niemcy wściekają się, szczują psami i w ogóle takie sceny. No w końcu zabierają nas po 30 osób. Wartownicy niemieccy, tacy rezerwiści z Volkssturmu, zabierają nam miasto, prowadzą nam tam gdzieś, gdzie trzeba było, gdzie odgruzowaliśmy po bombardowaniach. Prowadzani byliśmy w różne miejsca. Przeważnie dzielnice przemysłowe, bo te najbardziej były bombardowane. Dzielnice przemysłowe, no i port był bombardowany też bardzo. Myśmy rano, jak szliśmy do pracy, nie dostawaliśmy żadnego śniadania. Szliśmy na miasto bez śniadania. Obiad dostawaliśmy dopiero jak wieczorem wracaliśmy jeść. Obiad. Zupka jakieś takie pomyje i to było. To był nasz obiad. Dostawaliśmy paczki z UNRY, z tym, że też ten komendant obozu nie wydawał nam całych paczek, tylko częściowo. Najcenniejsze rzeczy, które były dla nas w tych paczkach, to były czekolada, papierosy, kawa i kakao. To służyło dla nas na mieście za wymianę z ludnością cywilną na kartki żywnościowe. W ten sposób na mieście mogliśmy coś zjeść po prostu. Dostawało się. Jeśli chodzi o na mieście i o jedzenie na mieście. Ja najchętniej szedłem, jak prowadzono do portu.
W porcie można by było, można tak powiedzieć, że był pewien azyl, ponieważ byli marynarze różnych narodowości i tam policja niemiecka ani gestapo się nie panoszyło. A poza tym można było wejść, bo w tych nabrzeżach tych były takie tawerny, wchodziło się do tych tawern i tam można było za kartkę dostać gorący bulion i bułkę paryską, co było świetnym w ogóle jedzeniem. Ale też miałem inny przypadek. Kiedyś była zbombardowana dzielnica dygnitarzy niemieckich i myśmy tam pracowali. I w pewnym momencie podeszła do mnie elegancko ubrana kobieta i mówi do mnie, że idź tam w tym koszu na śmieci, paczkę znajdziesz. I odeszła od razu. Poszedłem tam, wyciągnąłem spory pakunek jedzenia, żeśmy rozwinęli to. Mieliśmy, że tak powiem, śniadanie w ten sposób. A to się tylko tam się zdarzył jeden taki wypadek. W dzielnicach przemysłowych takich rzeczy w ogóle nie spotykało się, nie było. Jeśli chodzi jeszcze o odgruzowanie, rzecz była bardzo niebezpieczna, ponieważ były niewypały. Jak taka grupa pracowała tam, a nie wypał wybuch, no to prawie wszyscy ginęli. I sporo właśnie z tych powstańców, którzy tam byli, sporo zginęło od niewypadków. Bombardowania się bardzo nasilały. Bombardowania już były takie, że normalnie przylatywały samoloty w dzień. Eskadry się w ogóle nie kryły, z dosyć niewysokiego pułapu bombardowały, a bombardowanie wyglądało w ten sposób, że na czele eskadry leciał samolot z dowódcą, ten dowódca puszczał taką rakietę dymną, gdzieś tam ona upadała, no i eskadra ustawiała się klucz za kluczem, ustawiał się, lecieli i rzucali bomby. Także potem, jak myśmy przychodzili na to miejsce odgruzować, to była taka aleja, że tak powiem, gruzów. No i trzeba było usuwać, żeby oczyścić jezdnie, żeby jezdnie były przejezdne. Jedno z bombardowań takich, które przeżyłem, no było bardzo no, takie, można powiedzieć, tragiczne, dlatego że rzucili bomby zapalające. W Hamburgu dla ludności cywilnej były wybudowane takie specjalne schrony, to były takie masywy żelbetonowe, bardzo mocne, i do tych schronów ludność cywilna była szła, natomiast myśmy, nie wolno nam było nigdzie iść, tylko byliśmy na parterze tego budynku blisko wejścia. No i jak rzucili te bomby zapalające, temperatura była strasznie wysoka. Już nawet w tym bunkrze była temperatura wysoka, taka, że ludność cywilna zaczęła panikować. No wiadomo, w jaki sposób. Niemcy opanowali panikę i zrobili spokój. Jak wyszliśmy na ulicę, to dopiero zobaczyliśmy, co się tam działo, jak asfalt się palił, jak okopcone były wszystkie mury. Bardzo, bardzo musiał być wielki pożar, wielki ogień. Pod koniec kwietnia, a jeszcze wrócę do pewnej rzeczy. Ja, że tak powiem, też pod koniec kwietnia to już musiało być,
nie chodziłem odgruzywać na miasto, tylko przydzielili mnie do kuchni. I w kuchni byłem takim tam pomagierem. Ale pewnego dnia wartownik przyszedł po mnie do kuchni i zabrał mnie do magazynu żywnościowego niemieckiego. I w tym magazynie, no wiadomo, konserw, cała masa jedzenia najróżniejszego. No i przykazał mi, a ten wartownik mówił po polsku, był Ślązakiem. Ten wartownik był po polsku. I przykazał mi, że jak ruszę cokolwiek, to zastrzeli mnie. Bałem się, nie ruszyłem nic, musiałem robić tam porządki, czyściłem tam, to wszystko na miejsce z powrotem układałem. Jak skończyłem to, to ten człowiek zaprosił mnie do swojej kwatery i nakarmił mnie. Byłem za to jemu bardzo, bardzo, bardzo wdzięczny. Na tyle był porządnym jakimś takim, nie, hitlerowcem, że jak włączył radio i włączył BBC po polsku, dał mi wysłuchać po polsku BBC jeszcze. To było zaskoczenie i taka fenomenalna rzecz dla mnie. Czuło się, że Niemcy tą wojnę przegrywają i ta atmosfera w obozie była taka już bardziej luźna. No i zaczęto obóz likwidować. Likwidowano w ten sposób, że grupkami, takimi mniej więcej po 100 osób, pędzono nas pod duńską granicę. W tej grupce, w której ja byłem, zapędzono nas pod miejscowość Husum. To jest od strony kanału La Manche miejscowość. Tam naprzeciwko tej miejscowości Husum jest taka wyspa, która się nazywa Sylt. Ciekawostką jest, że jest nasyp kolejowy z Husum na Sylt i pociąg jeździ tam na tą wyspę. Nas umieszczono w byłym jakimś obozie, to był tylko jeden barak, nieduży obóz musiał być, jeden barak pod Husum. Tam zastaliśmy wyzwolenie. Ponieważ nas eskortowali tam do tego obozu ci staruszkowie wartownicy niemieccy i chłopcy z Hitlerjugend też, młodzi chłopcy. Nawet taki przypadek był. Taki chłopak, nie wiem, 18-letni czy ileś, niósł RKM. Jak szliśmy, to była też pogoda taka prawie jak teraz, gorąco, ciepłusieńka, jak je mdlał ten chłopak pod tym RKM. I któryś z naszych chłopaków wziął od niego ten RKM i zlitował się nad nimi i niósł. No różne takie przygody, obrazki są. No, jak latały angielskie samoloty, no to myśmy do nich machali rękami. Natomiast Niemcy w rowy uciekali i kładli się. Ci wartownicy bali się. No, tam jak wyzwolenie zostało, zostali rozbrojeni i ci wartownicy. Byliśmy w tym obozie bardzo krótko. Przyszli tam Anglicy. Cały pułk pancerny angielski umieścił się w koszarach w Husum. Nas przenieśli do miejscowości Witbeck, 10 km od Husum, do koszar po byłej organizacji niemieckiej TOTA.
baraki bardzo przyzwoite, w ogóle warunki bardzo dobre. No i tam od razu Anglicy z nas zrobili kompanię wartowniczą, ponieważ pod Huzą, na takim półwysepku zrobili obóz dla jeńców niemieckich. No i myśmy tam z Anglikami pilnowali tych Niemców. No, następowały reorganizacje, jeśli chodzi o, można to tak powiedzieć, Wojsko Polskie. I gdzieś, mniej więcej, nie wiem, czy to był styczeń, czy luty, 1946 roku, jakoś tak przeniesiono nas do miejscowości Eckernförde. W tej miejscowości były duże korszary. Tam, można powiedzieć tak, że chyba pułk był. Tak dużo było jeńców różnych. I powstańców, i żołnierzy z 1939 roku. Z nas zrobiono chyba kompanię, nas dosyć sporo było, młodzieżową, i utworzono szkołę. Ja chodziłem do szóstej klasy, ukończyłem tam szóstą klasę, ale prócz szkoły to jeszcze mieliśmy zajęcia takie, no, przysposobienia może wojskowego czy coś takiego. Mieliśmy kurs sanitarny, żeby umieć opatrywać rannych. Mieliśmy kurs dla kierowców wojskowych, także nauczono nas jeździć i motocyklem, i samochodem osobowym, i samochodem ciężarowym, i czołgiem. I mieliśmy kurs strażacki, żeby umieć się posługiwać sprzętem strażackim, jak się rozwija węże, jak się podłącza te węże, jak się używa gaśnic, tych prądownic i tak dalej. Te wszystkie w tym obozie tego wszystkiego się nauczyłem. Zbliżał się koniec 1946 roku i chyba w listopadzie, czy październiku 1946 roku nastąpiła demobilizacja. I poszliśmy wszyscy, że tak powiem, do cywila. Dostaliśmy różne możliwości pozostania w Niemczech, wyjazdu na zachód gdzieś, lub wrócenia do Polski. Z moich kolegów, z tej młodzieżowej grupy, wiem, że nikt nie wrócił do Polski. Wszyscy wyjechali do Stanów Zjednoczonych. Bardzo dużo wyjechało do Australii. Część zostało w Niemczech. Przeważnie ci zostali w Niemczech, którzy znali dobrze język niemiecki. Nawet znajomy, tylko dużo młodszy był, znajomy mojego ojca, który znał bardzo dobrze niemiecki, dostał się na Politechnikę w Hamburgu i tam studiował. Ja z tatą wróciłem ostatnim pociągiem Czerwonego Krzyża, jaki był do Polski. Przyjechaliśmy do Wrocławia, no, przyjechaliśmy przez Legnicę, gdzie Rosjanie nam zrobili rewizję i odbierali, co im się tylko podobało. Przyjechaliśmy do Wrocławia, w Wrocławiu musieliśmy się już przesiąść na inny pociąg, przesiedliśmy, że przyjechaliśmy do Warszawy, w Warszawie zastaliśmy gruzy, nie było nic. No, jakiś czas gdzieś byliśmy zakwaterowani, ale nie pamiętam gdzie. Potem byliśmy zakwaterowani na Pomorzu jakiś czas, urodziny, a
ojciec dostał przydział do objęcia posady dyrektora Państwowych Nieruchomości Ziemskich za Lidzbarkiem Warmińskim. Tam były takie pustkowia, po niemieckie majątki opuszczone całe i tam ojciec. Długo tam nie byliśmy, bo ojciec starał się, żebyśmy poszli do szkoły. Tam nie było szkoły, tam pustkowie było dosłownie. Pusty majątek, trochę jakichś tam przypadkowych robotników i to było wszystko. Wystarał się i przenieśliśmy się do Klebarka Wielkiego pod Olsztyn. Tam objął też kierownictwo majątku i tam mi, moja siostra i ja w Olsztynie chodziliśmy do szkoły. W Olsztynie skończyłem 7 klasę, potem poszedłem do gimnazjum, skończyłem gimnazjum i później przeniosłem się sam z własnej mojej woli do Warszawy i tutaj skończyłem w Warszawie Technikum Kolejowe. Tak, pokrótce by było. Jeśli są pytania, to poproszę, bo na pewno wszystkiego nie powiedziałem, co by Państwa interesowało. Ja mam proste pytanie. Jak się nazywała siostra i stryj, którzy byli w powstaniu? Stryj się nazywał Witkowski Nowina Bolesław, pseudonim Nowina. Był kapitanem w czasie powstania. Siostra nazywała się Witkowska Maria, pseudonim Isia. Była w obozie koncentracyjnym i obóz koncentracyjny był wyzwolony przez dywizję Maczka. Stamtąd dostała się do Anglii. W Anglii skończyła taką akademię plastyczną. Miała bardzo duży talent malarski. Nawet jeszcze w czasie przed wojną, w czasie okupacji uczył ją malarstwa pan Marcin Szancel. Skończyła tam studia, cały czas malowała, miała w Londynie swoje studio i wystawę malarską. Potem wyszła za mąż za cichociemnego Polaka. Przenieśli się do Brighton. W Brighton w dalszym ciągu też miała tam studio. On miał swoje studio malarskie i rzeźbiarskie. Szwagier zmarł na udary serca i siostra 3 lata temu też zmarła w Anglii. Jest pochowana tutaj w Warszawie na cmentarzu wojskowym. A co się stało z pana mamą? Moja mama... Przypadek był taki, że w tym samym dniu, kiedy powstanie wybuchło, powstanie warszawskie, mama pojechała na Mokotów do swojej przyjaciółki, która mieszkała na Rokowieckiej. Wzięła siostrę moją młodszą i pojechała do niej. I tam mamę zastało powstanie i całe powstanie mama tam przeżyła. I potem z ludnością cywilną poszła do Pruszkowa. Ale żeście mieli potem kontakt? Słucham? Z mamą miał pan kontakt po wyzwoleniu, po powrocie do kraju? Po powstaniu nie miałem z mamą żadnego kontaktu. Ja byłem w niewoli i nie miałem. Mama moja w swoje rodzinne okolice pojechała i tam u dalszej swojej rodziny się zatrzymała, ja też adresu żadnego nie miałem, nic. Dopiero później, jak wróciliśmy
do Warszawy, to dopiero się skontaktowaliśmy. Jakieś pytania jeszcze? Zapraszamy. Jeszcze może coś.